Dobry wieczór, witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie na naszym poniedziałkowym webinarze. Dzisiaj zamiast z herbatką ziołową witam Państwa z pyszną kawą, ponieważ temat to jak dbać o prawidłowe ciśnienie krwi. Zapewne znacie Państwo osoby, które potrafią wypić wieczorem nawet bardzo mocną kawę i potrafią położyć się spać. I są takie osoby, które jak wypiją kawkę wieczorem, to nie dość, że mają herc-klekoty, źle się czują, to jeszcze później północy nie zasypiają. I tak to jest. W ogóle muszę Państwu powiedzieć, od tego chcę zacząć. Niejednokrotnie spotykam się z taką reakcją, a będziemy przecież mówili o naszych ekstraktach ziołowych, które będziemy stosowali po to, żeby ciśnienie krwi w naszym organizmie było jak najbardziej prawidłowe. Że największym dowodem na skuteczność preparatów ziołowych i na to, że działają, jest na przykład kawa. To jest też ciekawe, że oczywiście będzie działała różnie na różne osoby, stąd proszę zobaczyć, ile fajnych wniosków można wyciągnąć z takiej filiżanki kawy, kiedy mówi się o prawidłowym ciśnieniu krwi, bo taki ekstrakt z kawy jest po prostu dowodem na skuteczność naturalnych substancji zawartych w roślinach. Teraz wszystko zależy od tego, w jaki sposób będziemy używali tych ekstraktów. No i jak to się zwykło rozmawiać o tym ciśnieniu krwi, będziemy dzisiaj rozmawiali o tym, żeby dbać o to, żeby nie mieć nadciśnienia tętniczego. Czyli wprowadzimy sobie kilka tematów definicji, powiemy trochę o statystykach, powiemy o różnych chorobach z tym związanych, no powiemy o tym, jak w naturalny sposób swoim trybem życia pomóc sobie i oczywiście na końcu powiemy o mieszankach ekstraktów roślinnych, które możemy rekomendować w suplementacji u takich osób. Tak jak Państwo wiecie, jeszcze króciutkie wprowadzenie, nazywam się Janusz Wietecha, jestem lekarzem, dietetykiem i fitoterapeutą. I dzisiaj z tego zakresu, a więc z zakresu przede wszystkim tej fitoterapii będziemy sobie przedstawiali dane. Nadciśnienie tętnicze. Czy to jest w ogóle jakieś zagadnienie, którym warto się zajmować? Szanowni Państwo, po to jest statystyka w medycynie. No oczywiście różnie ją można oceniać. Statystycznie, kiedy stoimy koło stołu, to stół ma trzy nogi, więc z tą statystyką w medycynie różnie bywa, no ale powiedzmy, że czasem się przydaje, żeby to wszystko usystematyzować. I teraz spróbujemy użyć statystyki do tego, żeby powiedzieć Państwu, że uwaga, nadciśnienie tętnicze ze względu na rozpowszechnianie go w społeczeństwie, a więc jak często występuje, pozostaje najważniejszym czynnikiem ryzyka przedwczesnych zgonów na całym świecie. Dotyczy to również pacjentów w wieku podeszłym. Tak? Czyli zobaczcie, wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego z 2019 roku mówią, że nadciśnienie tętnicze jako jedna z dolegliwości, z którymi się spotykamy, tak, jakieś nieprawidłowości, pozostaje, zobaczcie, najważniejszym czynnikiem ryzyka przedwczesnych zgonów. Czyli często mówimy o jakichś ciężkich chorobach, o nowotworach, o różnych rzeczach, ale jeżeli weźmiemy czynniki ryzyka, to okazuje się, że taka, no nazwijmy to błahostka, jak nadciśnienie, często no, nie brana poważnie pod uwagę, ktoś tam sobie skoczyło mu ciśnienia, wszystkim skacze, jest czynnikiem ryzyka bardzo ważnym, jeżeli chodzi o zgony na całym świecie. Więc nie możemy traktować po łebkach tego tematu. Należy przyłożyć się do tego zagadnienia i zobaczyć, wejść w środek, zobaczyć, co jest powodem tego nadciśnienia, jak my sobie go nazywamy i sprawdzić, jakie rośliny, jakie ekstrakty pomagają nam w obniżaniu tego nieprawidłowego ciśnienia tętniczego. Ponad 90% rozpoznanych przypadków nadciśnienia tętniczego, szanowni Państwo, to jest nadciśnienie, z którym nie mamy zielonego pojęcia, co jest powodem tego nadciśnienia.
medycynie nazywamy to pięknie nadciśnienie pierwotne. Idiopatyczne. Nie wiemy. Tak? Rozwija się przez wiele lat, następuje wzrost wartości ciśnienia stopniowo. Wśród przyczyn wymienia się, tak, jako czynniki takie prawdopodobne, czynniki genetyczne i czynniki środowiskowe. Mamy też nadciśnienie wtórne, to jest mniej niż 10%, i to są takie przypadki nadciśnienia tętniczego, w którym znajdziemy jakąś jednostkę chorobową. I ona jest powodem tego nadciśnienia. Czyli mam bezdech senny, obturacyjny, niewydolność nerek, choroby nadnerczy, szczególnie tam, gdzie wzrastają ilości hormonów, które nam powodują podwyższenie tego ciśnienia, czyli adrenalina na przykład, jakieś gruczolaki. Nieprawidłowości tętnic nerkowych. To jest bardzo charakterystyczna rzecz. Szanowni Państwo, jak my zaciśniemy tętnice nerkowe chociaż trochę, dochodzi do zwężenia tętnic nerkowych i dochodzi do wzrostu ciśnienia krwi. Przewlekłe leczenie kortykosteroidami, tak? Zwężenie aorty, różne choroby tarczycy, przede wszystkim nadczynność tarczycy. Wysokość ciśnienia tętniczego ma bezpośredni związek, liniowy związek ze śmiertelnością i zapadalnością na choroby układu krążenia. Szanowni Państwo, jeszcze raz. Wysokość ciśnienia tętniczego wykazuje bezpośredni, liniowy związek ze śmiertelnością. Czyli jeżeli wzrasta nam ciśnienie tętnicze do wartości nieprawidłowych, to wprost proporcjonalnie zwiększa się prawdopodobieństwo chorób układu krążenia, takich jak zawał serca, udar mózgu, choroby tętnic obwodowych, niewydolność nerek i to, uwaga, u obydwu płci, zarówno kobiet, jak i u mężczyzn. Dane z ostatnich 20 lat pokazują, że pomimo zastosowania fantastycznego leczenia, różnych nowoczesnych leków, różnych zaleceń zdrowotnych w ciągu ostatnich 10 lat, częstość nadciśnienia w Polsce wzrosła z 30 do 32% populacji. To oznacza, szanowni Państwo, że w Polsce około 9,5 miliona Polaków powinno wysłuchać takiego wykładu na temat naturalnych sposobów, tak, walki z nadciśnieniem. 9,5 miliona Polaków to są nasi potencjalni słuchacze, którzy powinni sobie zastosować różne naturalne sposoby, oczywiście poza lekami, które zaordynuje lekarz, naturalne sposoby zwalczania nadciśnienia. Teraz, co to jest to nadciśnienie tętnicze? Czyli kiedy rozpoznajemy? Jeżeli średnie wartości ciśnienia tętniczego, i teraz musimy zrobić tak, dwa pomiary w co najmniej dwóch różnych wizytach lekarskich. Tak, tak się rozpoznaje. I jeżeli ciśnienie skurczowe jest równe lub wyższe 140 mm słupa rtęci, a rozkurczowe równe lub wyższe 90 mm słupa rtęci, to wtedy rozpoznajemy nadciśnienie. Oczywiście definicje i klasyfikacje nadciśnienia tętniczego pokazują nam również pewne przedziały, więc możemy mówić o optymalnym, prawidłowym, wysokim oraz nadciśnieniu. Izolowane nadciśnienie, na przykład skurczowe. Tylko skurczowe nam skoczy do góry, a rozkurczowe jest prawidłowe. Czyli mamy różne rodzaje. Ważna jest ta granica 90 na 140. To jest ta granica, szanowni Państwo, którą zawsze sobie bierzemy pod uwagę. Proszę też pamiętać, żeby, jeżeli chcecie sobie Państwo teraz gdzieś w okolicach tego naszego webinaru pomierzyć trochę ciśnienie, to proszę pamiętać, żeby mierzyć ciśnienie w taki sposób, żeby ciśnienie już było na wysokości serca i żebyście w miarę możliwości nie byli ani poddenerwowani, ani właśnie nie wrócili biegnąc do tramwaju, tylko żebyście sobie chwilę odsapnęli, pół godzinki usiedli, ustabilizowali to ciśnienie. Dlatego, że to nadciśnienie to nie jest skok ciśnienia wtedy, kiedy biegniemy albo jesteśmy zdenerwowani, bo wtedy nasz organizm jakby potrzebuje trochę więcej tej krwi do wyższej pracy, tak, do reakcji na jakiś bodziec. Tylko to ma być ciśnienie spoczynkowe. I teraz są badania dodatkowe,
Jakby to Państwa interesowało, można różne badania dodatkowe wykonać, żeby szukać przyczyny tego nadciśnienia, żeby zobaczyć, czy nie mamy jakiejś innej choroby. Czyli mamy jakieś badania podstawowe, na przykład morfologia krwi, glukoza, czy test obciążenia glukozą. Możemy sprawdzić hormon tyreotropowy, TSH, kreatyninę, sód i potas, tak? Czyli pierwiastki takie najczęściej badane przez lekarza rodzinnego. Mamy dodatkowe badania. Może to być USG nerek, bo szukamy zwężenia tętnic nerkowych, czyli badamy USG nerek, badamy badaniem dopplerowskim, bądź możemy na przykład udać się do okulisty albo do lekarza rodzinnego i zobaczyć dno oka. Czy nie ma zmian w tych naczyniach krwionośnych na okach, które sugerowałyby nadciśnienie. No i są badania rozszerzone, czyli jakieś badania dopplerowskie tętnic szyjnych, badania holterowskie, czy badanie wskaźnika kostka ramy. Akurat muszę Państwu powiedzieć, że nie rozumiem, dlaczego to jest takie rozszerzone badanie. Uważam, że badanie wskaźnika kostka ramy powinno być bardzo popularne i powinno być dostępne w każdej poradni lekarza rodzinnego. No ale ktoś tak zaszeregował, że to jest jakieś straszne badanie rozszerzone. Bardzo proste badanie i świetnie pokazujące różne, można ocenić też prognostycznie, jak to wygląda, z czym mamy do czynienia, czy nie mamy jakiejś dysproporcji ciśnienia w kończynach dolnych i górnych, czy pomiędzy właśnie kostką na nodze, na kończynie dolnej, czy na ramieniu. Tak? Takie proste badanie ciśnienia w różnych miejscach. No dobra, jak już mamy to nadciśnienie tętnicze, to ta choroba przybiera różne stopnie. Mamy stadium pierwsze, drugie i trzecie. Czy pierwsza taka zwykła choroba niepowikłana, mogą współistnieć różne czynniki ryzyka, tak, ale nic się tam jeszcze złego nie dzieje. Później już mamy jakieś powikłania narządowe, tak, jakaś przewlekła choroba nerek albo jakaś niepowikłana cukrzyca. No ale jeszcze tak naprawdę, słuchajcie, ta choroba jeszcze nie daje jakichś takich wielkich objawów. Natomiast później ta choroba no już wchodzi w takie stadium, że już mamy naprawdę wielki kłopot. Jest to jawna choroba nadciśnieniowa z powikłaniami w postaci chorób układu sercowo-naczyniowych lub współistniejąca bardziej zaawansowaną postacią, na przykład przewlekłej choroby nerek, czy cukrzycą z powikłaniami. Tam pamiętacie mikro-makroangiopatię, czyli niszczone są naczynia krwionośne. Czyli tutaj przykłady chorób, które bierzemy pod uwagę w określaniu rokowania, jaki przebieg będzie miała ta choroba, tak? Czy będziemy mieli szansę na jakieś ustabilizowanie tego pacjenta, czy będzie problem. Czyli możemy mieć retinopatię, jakieś problemy z dnem oka, z siatkówką. Możemy mieć cukrzycę i tutaj mamy niepowikłaną, powikłaną. Możemy mieć mikro-makroangiopatię, czyli albo zniszczone te małe naczynia, albo duże. Możemy mieć jawne choroby układu sercowo-naczyniowego. Czyli to może być udar mózgu, czyli udar niedokrwienny albo udar krwotoczny. Jest też coś takiego jak taki przemijające niedokrwienie mózgu. Jeżeli takie objawy udaru mijają w ciągu 24 godzin, to właśnie mamy takie przemijające niedokrwienie mózgu. Najczęściej jest spowodowane bardzo drobnymi jakimiś skrzypami. Gdzieś jakieś migotanie serca, coś się takiego odrywa i takie mikro, maleńkie zatory się tworzą. Możemy mieć chorobę wieńcową, zawał serca, tak? Blaszki miażdżycowe, uwidocznione w badaniach obrazowych, tak? To wszystko jakieś prognostyczne, oceniamy pacjenta. Niewydolność serca, również choroby tętnic obwodowych, jak też silną arytmię, migotanie przedsionków. No dobrze, jak już mamy pogrupowane, jak już mamy choroby współistniejące, jak już wiemy, że ponad 30% Polaków choruje na to nadciśnienie, czyli naprawdę mamy o czym rozmawiać. Słuchajcie, szanowni państwo, jakbyśmy się zajmowali tylko i wyłącznie jednym zagadnieniem. Spróbujcie sobie wyobrazić, że mamy naszą grupę osób, które lubią stosować ekstrakty naturalne Naturday i zajmujemy się tylko jednym zagadnieniem. Zajmujemy się tylko nadciśnieniem tętniczym, to wyobraźcie sobie, że około 9,5 miliona ludzi
to są osoby, które powinny być zainteresowane rozmową na ten temat, żebyśmy im mogli pomóc. Tylko jednym zagadnieniem. To jest tak ważne zagadnienie. Czyli teraz podstawowy cel terapii, jaki mamy, to jest cel terapii, to jest zmniejszenie śmiertelności oraz unikanie takiego inwalidztwa kardiologicznego, tak? Czyli zmniejszenie ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych i nerkowych. Czyli macie dwa cele, albo utrzymanie zdrowia, nie doprowadzenie do tego, żeby były powikłania, albo po prostu uchronienie tego człowieka przed śmiercią. To jest nasz cel. A więc leczenie powinno prowadzić do obniżenia ciśnienia do wartości docelowych dla danej osoby, dla danej grupy osób. Lub jeżeli to jest niemożliwe, bo nie zawsze się to udaje, to przynajmniej zmniejszenie tego nadciśnienia do wartości najbardziej zbliżonych do normy. To jest nasz cel. No i oczywiście jednym ze sposobów leczenia jest leczenie farmakologiczne, no bo są też różne operacyjne leczenia, na przykład kiedy mamy zwężenie tęcic nerkowych. Możemy mieć 5 głównych grup leków hipotensyjnych, czyli one muszą mieć udowodniony wpływ, tak, na rokowanie, czyli poprawiać długość życia, jakość życia pacjentów. Mogą być stosowane w terapii skojarzonej, mogą być stosowane też w zależności od sytuacji, rodzaju, w określonych sytuacjach monoterapii. No i mamy diuretyki, czyli takie leki, które działają na nerki, beta-adrenolityki, które działają bardziej na serce. Tak, ja oczywiście, szanowni państwo, bardzo upraszczam w tej chwili, które mają takie właściwości rozszerzające naczynia i mają tak zwaną kardioselektywność. Czyli proszę pamiętać, to jest fajny przykład, beta-adrenolityki kardioselektywne. Strasznie to trudnie brzmi. Chodzi o to, żeby te leki działały tylko na serce, a na przykład nie miały negatywnego wpływu na oskrzela. Tak? To tak w dużym uproszczeniu. Później mamy antagoniści wapnia, czyli działają na ciśnienie, ale też na przykład u osób, które mają jakieś arytmie. No i później mamy dwie grupy leków, inhibitory konwertazy angiotensyny oraz leki blokujące receptor angiotensyny pierwszej, czyli sartany. To są takie leki, które blokują substancje, które są wydzielane w nerkach, które mogłyby, jeżeli są za dużo wydzielane, podnosić ciśnienie krwi. No i stosujemy te wszystkie leki po to, żeby starać się właśnie to nadciśnienie zmniejszyć, żeby doprowadzić do normalizacji ciśnienia krwi. Muszę państwu powiedzieć, że tak jak bardzo różne są skutki podawania leków na organizm i nie wszystkie leki długoterminowo osiągają taki cel, jaki byśmy chcieli w farmakoterapii, to muszę powiedzieć, że na przykład beta-adrenolityki, te leki nasercowe, takie na nadciśnienie, uważam, że to jest fantastyczne osiągnięcie w farmakoterapii. Zresztą muszę państwu powiedzieć, że kardiologia jest taką wdzięczną dziedziną, jeżeli chodzi o leczenie farmakologiczne. Natomiast zawsze proszę pamiętać, że jakby największym lekarzem jesteście wy sami. Czyli wasz organizm, który tak jest skonstruowany, że posiada gigantyczne właściwości regeneracyjne, normalizujące. I teraz jest ogromna szansa, że jeżeli państwo podejmiecie wyzwanie, czyli zaczniecie o siebie dbać, zaczniecie stosować naturalne metody, o których zaraz powiem, to jest ogromna szansa, że wyleczycie nadciśnienie tętnicze, zanim będzie konieczne podanie leków. Oczywiście możecie zacząć, tak jak lekarz rekomenduje, zacząć od sytuacji taką, że stabilizujecie swój organizm. Macie podane leki przeciwnadciśnieniowe, ale jednocześnie zaczynacie stosować procedury leczenia naturalnego, czyli nie farmakologiczne. I później, jak to się wszystko normalizuje, możecie poprosić lekarza o kontrolowane odstawienie leków. Tak? W bardzo wielu przypadkach, nie we wszystkich, w bardzo wielu przypadkach można odstawić leki na nadciśnienie, jeżeli będziecie o siebie dbać.
podobnie jak w cukrzycy typu drugiego, jest bardzo wiele chorób metabolicznych, które możemy wyleczyć w sposób naturalny, z tym, że zawsze bardzo Państwa proszę, żeby to było pod kontrolą lekarza. Jeżeli jest konieczność podania leków, ok, ale tak naprawdę największym lekarzem, który najbardziej Wam pomoże, jest Wasz organizm. Miejcie tą ufność. Organizm nie jest nastawiony na samodestrukcję. Jeżeli będziecie o niego dbać, to w dłuższej perspektywie lekarz, Wasz organizm Wam to odda. Będziecie zdrowsi. A zatem przechodzimy teraz do tych naturalnych technik, jakie powinniśmy stosować w naszym życiu, żebyśmy byli zdrowsi, żebyśmy nie mieli nadciśnienia. Czyli zmiana stylu życia, szanowni Państwo. W tej zmianie stylu życia, troszkę tak mam przed sobą, jak Państwo pamiętacie, kawę, a więc ekstrakt z jakiejś tam rośliny. A kawa nie jest dobrym przykładem tego, że można leczyć nadciśnienie. Ale zdradzę Państwu tajemnicę. Otóż to jest kawa bezkofeinowa, oczyszczona z substancji aktywnych, które mogłyby podnieść mi ciśnienie krwi w tak zwanym procesie Swiss Water. A więc można znaleźć rozwiązanie. A pomijam już fakt, że kawa sprawia mi zawsze wielką radość, relaksuje mnie. A więc już sam fakt wypijania kawy, nawet jeżeli to jest kawa bezkofeinowa, szanowni Państwo, a taką na przykład macie potrzebę, żeby napić się kawy wieczorem, a nie możecie jej pić, to dobrej jakości kawa bezkofeinowa potrafi już być elementem, a patrzcie, normalizacji ciśnienia krwi, bo sprawia Wam przyjemność, relaksuje, zmniejsza ilość hormonów steroidowych, które mogą powodować wzrost ciśnienia. Czyli naturalne ekstrakty, suplementacja, które wspomagają pracę układu krążenia, pracę nerek, obniżenie stresu. I to są ekstrakty ziołowe, witaminy i minerały. Bardzo, ale to bardzo ważnym elementem normalizacji ciśnienia krwi, szanowni Państwo, jest walka z nadwagą i otyłością. Normalizacja masy ciała jest procesem, który może bardzo znacząco pomóc w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Mówimy tutaj, jeżeli nie mamy znanej innej przyczyny, czyli mówimy o tych ponad 90% przypadków tak zwanego nadciśnienia pierwotnego, o którym wspominam. Bo jak znamy przyczynę, czyli mamy nadciśnienie wtórne, no to wiadomo, że jest leczenie celowane i suplementacja jest wspomagająca. Natomiast w leczeniu idiopatycznym proszę pamiętać, że to, co Państwo robicie w życiu, to jak Państwo reagujecie na stres, na codzienność, jak się odżywiacie, czy jesteście aktywni fizycznie, czy zachowujecie odpowiednią dietę, to jest klucz do sukcesu. Czy znamy jakieś pokarmy, które potrafią w dłuższej perspektywie ochronić nasz organizm przed nadciśnieniem tętniczym i potrafią na przykład wspomagać układ krążenia? No to muszę Państwu powiedzieć, że wśród wszystkich diet na świecie chyba jedną z najbardziej uznanych jako odżywianie kardiologiczne to jest dieta śródziemnomorska. Włącznie z czerwonym winem, szanowni Państwo, nie ma co owijać, to jest również ekstrakt roślinny. Czyli to jest kolejny dowód na to, że można z roślin wyciągać wspaniałe ekstrakty. Później do tego wrócimy. Dlaczego? Dlatego, że jednym z substancji, która jest w czerwonym winie, jest resweratrol. A więc resweratrol będzie jednym z czterech mieszanek, które będziemy Państwu rekomendować w suplementacji, jeżeli chcecie zadbać o swoje naczynia krwionośne i o pracę serca. Resweratrol, tak? Czyli tutaj mamy zachowanie odpowiedniej diety ze zmniejszeniem spożycia tłuszczów. No i tu, szanowni Państwo, się nie zgadzam, bo wtedy musielibyśmy ograniczyć ilość zjadanych ryb. A zatem zachowanie odpowiedniej diety to jest zjadanie odpowiedniej jakości i odpowiednich posiłków. Czyli w tym wypadku ta dieta to powinno być coś w rodzaju diety śródziemnomorskiej,
ale jeżeli nie mamy do czynienia z człowiekiem aktywnym albo nie daj Boże ma nadwagę otyłość, to z tej diety należy usunąć węglowodany. To nie tłuszcz jest tu zagrożeniem, tylko węglowodany. Zresztą muszę Państwu powiedzieć, bo mamy też wśród suplementów odżywkę białkową. Muszę Państwu powiedzieć, że są badania kliniczne potwierdzające, że w diecie, w której stosowano u osób aktywnych odżywki białkowe, również udowodniono, że proszę wyobrazić sobie, że odżywki białkowe stosowane w odpowiedni sposób potrafią obniżyć ciśnienie krwi. Czyli to są w ogóle pewne paradoksy dietetyczne. Nie będę Państwa dzisiaj zanudzał, ale to jest wiedza, z którą będziemy się Państwem dzielić, jak już w Kaletach powstanie ten nasz ośrodek. Będziecie mogli sobie przyjechać, będziemy Was uczyli prawidłowego odżywiania, będziemy Wam pokazywali rośliny, ekstrakty, z tych roślin powstają, żebyście nauczyli się żyć zdrowo, tak, żebyście byli zdrowi, nie cierpieli, żebyście żyli w komforcie, żebyśmy mogli wspólnie cieszyć się życiem. To jest właśnie ta umiejętność zastosowania odpowiedniej diety dla Państwa zdrowia. Oczywiście ograniczenie spożycia nadmiaru alkoholu, od razu mówię, i soli, nadmiaru alkoholu i soli, bo dlatego, że, szanowni Państwo, alkohol sam w sobie, stosowany odpowiednio, wcale nie jest odpowiedzialny za nadciśnienie samo w sobie. Natomiast nadmiar alkoholu czy nadmiar soli może odpowiadać za nadciśnienie. Proszę o tym pamiętać. Czyli wszędzie ten zdrowy rozsądek trzeba włączyć. Natomiast jest coś, z czym trzeba kategorycznie walczyć, szanowni Państwo. Mianowicie to jest uzależnienie od tytoniu, palenia papierosów. To jest morderca. To jest morderca, którego w każdej postaci należy zwalczać i niestety żadna w tym przyjemność w palenie papierosów, jeżeli człowiek po prostu umiera i cierpi z jego powodu. Zwiększenie systematycznej, codziennej aktywności fizycznej jest bardzo ważnym elementem normalizacji ciśnienia tętniczego. Więc zobaczcie, szanowni Państwo, zmiana trybu życia u osoby z nadciśnieniem, szczególnie u osoby, która ma jakieś problemy cukrzycowe, czy nadwagę i otyłość, która nie rusza się, która nie odżywia się prawidłowo, jest kluczem do sukcesu. No dobrze, teraz włączamy w ten nasz zdrowy tryb życia mieszanki zawierające ekstrakty różnych roślin. I teraz stworzyliśmy dla Państwa taki schemat, w którym Wasz organizm będzie się dobrze czuł. Oczywiście to nie jest na takiej zasadzie, szanowni Państwo, że, przepraszam za wyrażenie, kurzycie papierosy, rozrabiacie, jesteście otyli, w ogóle nie zwracacie uwagi na tryb życia i nagle te suplementy w cudowny sposób uratują Wam życie. Tak? To nie działa. Ja się nie zgadzam na takie zasady. Jeżeli chcemy dbać o swoje zdrowie, to mamy się przyłożyć. Jesteśmy ludźmi dorosłymi, odpowiedzialnymi, a więc dbamy o swoje zdrowie i wspomagamy swoje zdrowie suplementacją tychże rekomendowanych mieszanek. To wtedy ma sens. Czyli mamy OptiCardio, u nas nazywa się to prawidłowa praca serca. To jest mieszanka naturalnych ekstraktów roślin, które wspomagają pracę i funkcję serca i naczyń krwionośnych. Jest to mieszanka szczególnie rekomendowana dla osób w okresie rekonwalescencji po udarze mózgu, tak, po zawale serca. Ale uwaga, teraz w tym czasie, nie wiem czy zauważyliście, że bardzo często po infekcjach wirusowych dochodzi do różnych problemów zdrowotnych kardiologicznych. Czyli mamy problemy z jakąś arytmią, mamy osłabienie wydolności serca i tak dalej. Tak? Zresztą wiecie Państwo, że jednym z najgroźniejszych powikłań po grypie jest zapalenie mięśnia sercowego, które może doprowadzić do takiego uszkodzenia tego mięśnia, że jedynym lekarstwem na to jest przeszczep serca. Tak? Czyli taka mieszanka ma wzmacniać pracę serca, ma przyspieszać regenerację mięśnia sercowego, ma go odżywiać.
I tutaj jest bardzo ciekawy skład, co jest też wyjątkowe tutaj i co zawsze podkreślam. Standaryzowany, wysokiej jakości zagęszczony ekstrakt głogu. Szanowni Państwo, warto pamiętać, bo wiele osób stosuje sobie, czy zbiera owoce głogu, czy kwiaty. Wcale w tych owocach i w kwiatach nie ma dużo substancji aktywnych. Substancje aktywne odpowiadające za wzmocnienie pracy mięśnia sercowego, wydłużenie czasu jego odpoczynku, lepszy wyrzut krwi z tego serca, silniejszy skurcz tego serca, ochronę naczyń krwionośnych przed różnymi substancjami, które powodują niszczenie tego śródłąka naczyń, wcale nie są w owocach i kwiatostanach, tylko w skórce gałązek głogu. Więc trzeba też wiedzieć, w jaki sposób wyciągnąć te substancje aktywne. Dlatego rekomendujemy Państwu mieszankę stężonych ekstraktów, które są jako tak zwane ekstrakty suche, mocno zagęszczone w optikardio. Czyli łatwiej Państwu osiągnąć efekt, jeżeli zastosujecie preparat taki jak na przykład optikardio, gdzie macie wysokiej jakości ekstrakty suche, czyli tak jakbyście wzięli nalewkę jakąś z głogu, odparowali z niej alkohol, zagęścili i ta sucha substancja, która zostanie z tej nalewki, ten osad, jakby to nazwać, to jest właśnie ten suchy proszek, który jest w optikardio. Podobny mechanizm, czyli tak zwane ekstrakty suche, są w OptiSugar. Dlaczego OptiSugar? Czyli dlaczego mieszanka roślin, które wspomagają metabolizm cukrów, lipidów, prawidłowy poziom glukozy we krwi, tak? Utrzymanie prawidłowej masy ciała i poprawę metabolizmu. Dlaczego? Dlatego, szanowni Państwo, że mikroangiopatie i makroangiopatie, czyli to niszczenie naczyń krwionośnych, może odpowiadać również za nieprawidłowe ciśnienie krwi. Zresztą zwróćcie uwagę, że taki człowiek, który ma cukrzycę typu drugiego, bardzo często jest to osoba z nadciśnieniem lub otyłością, czyli już taka potężnie przy kości. I teraz zobaczcie, że powiedzmy, że taka waga należna takiego człowieka niech będzie 70 czy nawet 80 kg, a taki delikwent waży 100 czy 120 kg. Zobaczcie, jak gigantyczną pracę musi wykonać serce tego człowieka. Czyli ta praca jest niepotrzebna, to serce się cały czas męczy. I do tego jeszcze przy takim nieprawidłowym odżywianiu dochodzi do dosłownie pękania naczyń krwionośnych. Bardzo często te osoby otyłe obżerają się słodyczami, więc po prostu dochodzi do stanów zapalnych naczyń krwionośnych, powstania miażdżycy, zagrożenia udarem mózgu, zawałem serca. Stąd konieczne jest w tej mieszance, którą my Państwu rekomendujemy, nie tylko ustabilizowanie pracy mięśnia sercowego naczyń krwionośnych jako punkt zaczepienia, tak? Czyli tak jak głuk wnika w mięsień sercowy, łączy się z receptorami i tam sobie wzmacnia ten mięsień, ale również zadbanie o antyoksydanty i zadbanie o naczynia krwionośne. Przecież serce ma również swoje naczynia krwionośne. Szanowni Państwo, jak nazywają się naczynia krwionośne, które odżywiają serce, czyli dostarczają krew do serca? Naczynia wieńcowe, tak? Więc serce też ma swoje naczynia krwionośne, musimy o nie dbać. A zatem nie tylko OptiCardio, ale również OptiSugar, stabilizacja poziomu cukru, unikanie stanów zapalnych. Kolejny krok w drodze do doskonałości, do zdrowego układu krwionośnego, żeby nie było nadciśnienia, to jest normalizacja gospodarki lipidowej, a więc OptiLDL-HDL, zawierająca ekstrakty roślin, które odpowiadają za normalizację gospodarki lipidowej. To jest bardzo ważny element, bardzo ważny element. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziecie mieli nieprawidłowo funkcjonującą wątrobę,
a to właśnie w wątrobie jest najwięcej przemian gospodarki lipidowej. I OptiLDL HDL właśnie tym się zajmuje. Ma dbać o pracę wątroby w normalizacji poziomu tłuszczu w organizmie. To jest jego rola. Dlatego, że jeżeli będziecie mieli nieprawidłowe proporcje tłuszczów, będziecie mieli stany zapalne w tym organizmie w naczyniach krwionośnych, to będziecie mieli niestety problemy z miażdżycą. A jeżeli zadbacie o to, żeby nie było z tych stanów zapalnych, żebyście mieli dobry poziom cukru we krwi, nie objadali się słodyczami i poprawicie pracę wątroby, to zobaczycie, że blaszki miażdżycowe nie powstają. Tak? Czyli tutaj macie szeroki zakres substancji aktywnych, które mają normalizować poziom lipidów, gospodarkę lipidową, czyli trójglicerydy, cholesterol, tak? I tutaj, tak jak Państwo pamiętacie, cholesterol LDL, HDL. W medycynie nazywa się cholesterol LDL złym, a HDL dobrym. Ale tak naprawdę chodzi o to, że cholesterol LDL to jest ten, który jest dużo produkowany w wątrobie i on jest produkowany po to, żeby pozatykać dziury w waszych naczyniach krwionośnych. Między innymi oczywiście, ale przede wszystkim tutaj na to patrzę. Natomiast cholesterol HDL to już jest ten szczęśliwy cholesterol. Wygoiliście sobie te naczynia krwionośne i on sobie wraca do wątroby, więc jest ten dobry. Tak sobie go potocznie nazwaliśmy. Tutaj mamy też dużą ilość antyoksydantów, szczególnie patrząc na awokado, smaczliwkę, ekstrakt z awokado. Tak? No i mamy coś, o czym wspominałem poprzednio, czyli liposomalny resweratrol. Bardzo ciekawa postać. Sam sobie resweratrol przyjmujemy najczęściej w formie czerwonego wina. Natomiast, żeby on się wchłonął, dotarł do miejsc docelowych, czyli żeby wpływał korzystnie na nasze naczynia krwionośne, ten resweratrol tutaj jest w nośniku liposomalnym, a więc tym idealnym tłuszczowym nośniku, żeby mógł sobie dotrzeć do naczyń krwionośnych. Tak? Paradoks francuski, szanowni Państwo, mówi, że nawet źle odżywiający się Francuzi, jedzący tłuste jedzenie, którzy popijają to czerwonym winem, rzadziej chorują na choroby serca. Zobaczcie, jak gigantyczną moc zdrowotną ma ekstrakt z winogron. Ekstrakt z winogron. Znowu medycyna naturalna i fitoterapia się kłania, no bo przecież czerwone wino jest jedną z postaci ekstraktów. Czyli mamy dzisiaj dwa fajne przykłady. Tutaj trzymam w ręku kawę, szanowni Państwo, i czerwone wino, jakbym miał w drugiej ręce, i już mielibyśmy przykłady ekstraktów roślinnych, które są dowodem na to, że warto uczyć się, poznawać te ekstrakty roślinne, które wpływają na nasze zdrowie, ponieważ one nie są obojętne dla naszego zdrowia. One nam po prostu bardzo pomagają, a szczególnie cenne, szanowni Państwo, są wszystkie rośliny zawierające antyoksydanty. Także tutaj mamy w OptiLiposomal resveratrol, a nie tylko ekstrakt z nasion winorośli, tak? Czy z rdestowca, szanowni Państwo, bardzo, bardzo często popularna, występująca w Polsce roślina, przebogata w resveratrol, no i fosfolipidy sojowe, które tutaj są, również witamina B1, żebyśmy mieli taki komplet substancji, które uzupełniają nam to naszą suplementację. Szanowni Państwo, kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, przypominam ten pakiet, który rekomendujemy w suplementacji, a więc OptiCardio, OptiSugar, OptiLDL-HDL i OptiResveratrol, czyli mamy wpływ na mięsień sercowy, naczynia krwionośne, normalizację poziomu cukru, normalizację gospodarki lipidowej i ten fenomen, którym jest resweratrol, żeby wspomagać regenerację naczyń krwionośnych. Bardzo pięknie Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne nasze spotkanie, na kolejny nasz poniedziałkowy webinar. Zapraszam również Państwa do kontaktu poprzez adres mailowy pytania
@naturday.pl lub bezpośrednio do kontaktu ze mną. Szanowni Państwo, zapraszam w środę do Kalet koło Częstochowy na konsultację. Wszystkim Państwu życzę miłego wieczoru, wszystkiego dobrego. Pięknie dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Także miłego odpoczynku i pysznej kawy.